Cześć! W dzisiejszym materiale powiemy o zasadzie działania zestawu hydroforowego. Jesteście ciekawi, jak to wygląda? Zapraszamy do oglądania. Zestawy hydroforowe odpowiadają za nieprzerwaną dostawę wody, zawsze o jednakowym ciśnieniu. Składają się z trzech podstawowych elementów: pompy hydroforowej, zbiornika hydroforowego oraz wyłącznika ciśnieniowego. Zasada działania zestawów hydroforowych jest bardzo prosta. W momencie jego podłączenia do zasilania, pompa zacznie wtłaczać wodę do zbiornika hydroforowego. Jak długo trwa napełnianie zbiornika? Do momentu, w którym ciśnienie w jego wnętrzu osiągnie zakładaną, maksymalną wartość. Bardzo ważną rolę odgrywa również zawór zwrotny, który kontroluje prawidłowy przepływ wody. Dopiero w momencie otwarcia kranu zawór pozwala wodzie wpłynąć, a sprężone powietrze w zbiorniku hydroforowym wypycha wodę do instalacji, za każdym razem o takim samym ciśnieniu. Istotną funkcję pełni także wyłącznik ciśnieniowy, który monitoruje poziom wody w zbiorniku. Gdy spadnie on poniżej określonego poziomu, ponownie włączy on pompę w celu jego uzupełnienia i podobnie jak na początku, automatycznie ją wyłączy, gdy zbiornik zostanie napełniony. Nie zapomnijcie też o wyposażeniu Waszego zestawu hydroforowego w akcesoria, które pomogą wydłużyć jego żywotność. Są to: filtr antypiaskowy, chroniący pompę przed zassaniem szkodliwego piasku, oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho HydroGuard. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał okazał się dla Was pomocny. Zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdziecie również film podpowiadający, jak przeprowadzić czynność uzupełnienia ciśnienia w hydroforze. Do usłyszenia!